Wujak Wróblewski, 1927-1957. Jedna z największych indywidualności artystycznych polskiego malarstwa powojennego. Andrzej Wróblewski urodził się 15 czerwca 1927 roku w Wilnie. W latach 1945-52 studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Zygmunta Radnickiego, Zbigniewa Pronaszki, Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jerzego Fetkowicza. Równolegle w latach 1945-48 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze jego prace to drzeworyty. Matka artysty Krystyna zajmowała się grafiką. Wróblewski był także teoretykiem i krytykiem sztuki. Publikował w Głosie Plastyków, Przeglądzie Artystycznym i Życiu Literackim. Początkowo Wróblewski tworzył w nurcie kapistów, na przykład Martwa natura, krzesło i dzban. Potem jednak sprzeciwił się dominacji koloryzmu w kształceniu akademickim. W 1948 roku Wróblewski zainicjował powstanie w Krakowskiej Akademii Grupy Samokształceniowej, do której przystąpili m.in. Przemysław Brykalski, Andrzej Strumiło i Andrzej Wajda. Wróblewski dążył do stworzenia sztuki zaangażowanej społecznie i komunikatywnej, by, jak mówił, elementy estetyczne i ideologiczne splatały się ze sobą nierozerwalnie. Debiutując na pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej w Krakowie 1948, Wróblewski zaprezentował swoje oryginalne formy przestrzenne. W latach 1947-48 malarz eksperymentował i poszukiwał indywidualnych środków wyrazu. W jego kompozycjach pojawiły się figury geometryczne. Niebo nad górami, niebo. Niebo niebieskie, 1948. Segmenty, 1948-49, a także motyw ryby. Zatopione miasta, Zatopione miasto 2. Obraz na temat okropności wojennych, 1948. Wróblewski kreował swój własny styl, poddając artystycznej interpretacji zaobserwowaną rzeczywistość, zmierzając przede wszystkim do osiągnięcia wzmożonej ekspresji poprzez deformację postaci i operowanie płaską, syntetyczną plamą. Ważnym cyklem powstałym w latach 1948-49 jest seria 8 obrazów pod tytułem Rozstrzelania, ukazujących zbiorowe uliczne egzekucje. Proces umierania w tych obrazach wiąże się z przejściem barw ciepłych do zimnych. Metaforą śmierci u artysty jest chłodny błękit. Na kilku z prac pozorne przedstawienie grupy mężczyzn w istocie ukazuje jednego człowieka w kolejnych fazach umierania. Artysta deformuje także nieżyjące postacie, nie tylko utratą barw, ale również rozczłonkowaniem ich ciał. Inne prace z tego okresu to Dziecko z zabitą matką, 1949. Matka z zabitym dzieckiem, 1949, czy Zabity mąż, 1949. Po 1949 roku powstają obrazy bardziej realistyczne. Dominują brązy i zielenie. Na przykład Dworzec, Poczekalnia biedni i bogaci, 1949. Dworzec 45, Dworzec na ziemiach odzyskanych, 1949. Zlot młodzieży w Berlinie Zachodnim, 1951. Fajrant w Nowej Hucie, 1954. W połowie lat 50. artysta tworzy głównie rysunki, w których dominuje motyw rodziny. Prace te nawiązywały do prywatnego życia artysty. W 1954 Wróblewskiemu urodził się syn, Andrzej. Artysta ukazywał ludzi obezwładnionych przez marazm tej ponurej dekady. Ludzi, których niewiele już różni od przedmiotów, którzy zrastają się z krzesłami, oczekując czegoś, o czym wiedzą, że nie nastąpi. Na przykład Poczekalnia 1, Kolejka trwa.
Matka i córka, pranie. Poczekalnia 2, ukrzesłowienie 1. 1956. W 1956 roku malarz odbył podróż do Jugosławii. Tam, będąc pod wrażeniem kamiennych grobowców, namalował serię nagrobków. W 1957 roku artysta namalował obraz pod tytułem Szofer. Był to drugi obraz o tym samym tytule. Wcześniejszy Szofer niebieski powstał w 1948 roku. Obrazy przedstawiają postać kierowcy autobusu w ujęciu zza jego pleców. Widz spogląda przez jego ramię na bezkresną dal drogi. W 1957 roku Wróblewski stworzył Cień Hiroshimy, zainspirowany zdjęciem przedstawiającym sylwetkę człowieka, który wyparował pod wpływem wybuchu bomby atomowej. Po raz kolejny malarz wraca do tematyki wojennej i motywu umierania. 26 marca 1957 roku artysta zginął podczas samotnej wędrówki po Tatrach. Miał 30 lat. Przyczyna jego śmierci nie do końca jest znana. Istnieje przypuszczenie, że był to atak serca. Wróblewski był artystą ambitnym i zaangażowanym, próbującym znaleźć sens dla siebie i swojej twórczości. Jego sztuka od początku wymykała się jednak zbyt jednoznacznym klasyfikacjom i nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Dopiero po latach artysta zyskał uznanie, a jego twórczość została doceniona. Ciekawostki z życia artysty. Andrzej Wajda wspominał, że malarz był człowiekiem bardzo ironicznym. Wszystko, co stanowiło prawdziwą tajemnicę jego postępowania, obracał w żart. Bardzo niechętnie ujawniał swoje prawdziwe oblicze. Nie lubił zwierzeń i osobistych wynurzeń. Kiedyś Wajda spytał go, dlaczego wszystkie postacie zabitych malujesz błękitem? Na co ten odpowiedział mu, mam dużą tubę błękitu pruskiego, a to jak wiesz jest bardzo wydajna farba. Wajda mówił też, że wszyscy ci jego zmarli przychodzili do niego. Nie potrafił się od nich opędzić, gdyż śmierć towarzyszyła mu nieustannie. Obraz Rozstrzelanie poznańskie, namalowany na Festiwal Szkół Artystycznych w Poznaniu, nie spodobał się odbiorcom do tego stopnia, że ktoś kilka razy dźgnął nożem w miejsce, gdzie znajdowała się postać żydowskiej staruszki. Zniszczone płótno przeleżało 45 lat zrolowane w piwnicy, zawilgocone i nadgryzione przez myszy. Odnaleźli je pracownicy galerii Zderzak. Zlecili konserwację i po latach udostępnili publiczności. Andrzej Wróblewski często malował obrazy dwustronnie, z oszczędności. Wróblewski i wybrane dzieło. Obraz olejny pod tytułem Szofer. Szofer niebieski. Obraz namalowany w 1948 lub 1949 roku. Wymiary 120 na 89 cm poziom. Obraz znajduje się w zbiorach prywatnych. Obraz przedstawia kierowcę w szoferce pojazdu w ujęciu zza jego pleców. Błękitne wnętrze szoferki wypełnia postać kierowcy siedzącego z prawej strony, tuż przed jednym z dwóch okien pojazdu. Fotel z lewej strony obok kierowcy jest pusty. Nad fotelem znajduje się okno, przez które widz dostrzega drogę, biegnącą gdzieś w nieskończoność. Wyludnione, zaśnieżone pola ciągną się aż po horyzont czerwonego nieba. W obrazie dominują trzy kolory. Błękitne wnętrze szoferki, biel drogi widzianej przez okna pojazdu i czerwień nieba. Widz utożsamiany jest z pasażerem pojazdu, prowadzonego przez anonimowego kierowcę. Postać szofera zwrócona jest plecami do widza w ujęciu od czubka głowy do pasa.
Ma niebieską marynarkę, krótkie, ciemno-niebieskie włosy i skórę szyi oraz uszy, również w chłodnym odcieniu błękitu. Jego ręce są zgięte. Prawdopodobnie spoczywają na kierownicy, choć jej nie widać. Sama postać jest sztywna, wyprostowana. Interpretując obraz, możemy się tutaj doszukać metafory przewoźnika, który wiedzie nas drogą życia ku jego kresowi, jakim jest śmierć. Milczący szofer jadący przez zamarły pejzaż wiedzie nas ze sobą. Jest jak współczesny Charon, który przewozi nas na drugą stronę. Czy tego chcemy, czy nie, to podążamy za nim wpatrzeni hipnotycznie w horyzont. Obraz datowany jest na 1948 rok, ale na jego odwrocie znajduje się inny obraz, zatytułowany Likwidacja getta, z datą 1949 rok. Trochę to dziwne, żeby starszy obraz był wyeksponowany, a nowszy ukryty. Dodatkowo z tyłu obrazu na drewnianej ramie znajduje się napis Szofer niebieski, 1949 rok. Napisy końcowe. Tłumacz języka migowego Jakub Studziński. Lektor Magdalena Trusz. Realizacja Bogusław Chynek. Ilustracje w filmie udostępnione dzięki uprzejmości Fundacji Andrzeja Wróblewskiego. www.andrzejwroblewski.pl. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne biogramy artystów, zachęcamy do subskrybowania kanałów na YouTubie i na Facebooku.